zobaczyliśmy tutaj osoby wychodzące z bezdomności, które malowały z nami. Mieliśmy oczywiście tu pacjentów szpitala, którzy zaprojektowali elementy obrazu z plasteliny. Mieliśmy też różne firmy, wolontariusze z różnych firm. Mieliśmy nawet taki event, w którym malowało 100 osób naraz. To były osoby naprawdę z całego świata, z Dubaju, z Chicago. To malowanie trwało miesiąc. Dzisiaj oddaliśmy 3 obrazy oraz taki bonus, ponieważ malował z nami kajakarz Aleksander Doba, który przepłynął Atlantyk kajakiem i no, który jest taką inspirującą bardzo osobą. To już rzeczywiście trzeci projekt z Fundacją Obraz w Pigułce. Już mamy Człowieka na Księżycu, Miasto Idealne, jeżeli ktoś poszukuje, jak również moją ulubioną potrawę. No i najbardziej, myślę, twórcza i ciekawa okazała się edycja właśnie Byziak Wyspiański, poświęcona jubileuszowi artysty. Powstało aż 4 obrazy, chociaż zapowiadało się 3. I myślę, że na pewno znajdą godne miejsce, będą lokalizowane w takim miejscu, żeby zobaczyła jak najwięcej osób, które przychodzą do szpitala. Sama idea mi się podoba, bo uważam, że dzieci, które są w szpitalu, które są chore, powinny mieć dostęp do czegoś, gdzie mogą te emocje wydobyć, czyli wszelka forma artyterapii jest po prostu bardzo fajnym pomysłem. Podobają mi się, znaczy ja mam z nimi takie skojarzenia, że zawsze lekarze nam mówili, żebyśmy chodzili, żebyśmy nie leżeli, tylko po prostu jak chodziliśmy tymi korytarzami, to mogłem sobie oglądać je. No na pewno wprowadza to trochę koloru dla tych korytarzy, do tego smutku, który towarzyszy pacjentom, ich rodzicom, samym dzieciakom. A same prace są bardzo zaskakujące i pozytywny wpływ mają na pewno na odwiedzających, na samych pracowników i także na pacjentów.